Najgorsze teraz. Zajazd. Go, go, go. Przejebane. Nie próbujcie tego w domu. Powiem wam tak, jak to jest 30%, to na sali mam co najmniej dwóch mistrzów świata. Siemanko, z tej strony Darek Wojskali Athletics. Witam was na moim kanale po krótkiej przerwie. Przerwa związana z tym, że działo się bardzo dużo. O tym więcej opowiem wam na zagranicznym kanale w formie daily vlogów. Myślę, że już oficjalnie mogę to zapowiedzieć. Także koniecznie sprawdzajcie, żeby dowiedzieć się o dużych ruchach, o tym, co się działo ostatnio. No a dzisiaj lecimy sobie z takim luźniejszym kontentem. Będziemy trenować jak Conor McGregor. Oczywiście odwzorowanie identycznej rutyny treningowej i tego, jak trenuje Conor McGregor, jest po prostu niemożliwe. Za jego treningami stoi cały sztab trenerski, od przygotowania motorycznego, siłowego, fighterskiego. Te treningi są periodyzowane. No i też oczywiście prawdopodobnie nie chcą się dzielić z tym jakoś bardzo mocno, bo ciężko było znaleźć jakiekolwiek informacje na ten temat. Ale coś tam znalazłem, także otworzymy sobie trening, jaki wykonywał na jednym z takich sklejek na YouTubie. Będzie to trening taki siłowy, obwodowy, a zresztą zobaczycie, co będzie. Później będziemy się z Maćkiem sparować, także co, myślę, że on za chwilę podjeżdża, a my lecimy sobie na siłownię i zaczynamy od treningu siłowego z lekką wytrzymałością. O, właśnie przyjechał Maciek, także lecimy. Słuchajcie, moi drodzy, żeby nie było, ja napisałem do Conora McGregora, no jakimś dziwnym trafem, no jeszcze mi nie odpisał, ale no dziwne, nie wiem dlaczego. Okej, a więc zaczynamy sobie od treningu siłowo-wytrzymałościowego. Do wykonania mamy raz, dwa, sześć, siedem ćwiczeń, które znaleźliśmy na jednym z treningów udostępnionych przez właściwie nie Conora McGregora, a jakiś ktoś tam udostępnił, reszerujący. Także odtworzymy sobie to. Oczywiście kluczowa kwestia, czyli brak przerw pomiędzy seriami. No i myślę, że będzie to dosyć wymagające. Będzie konkretny zajazd. Szczerze mówiąc, dawno nie robiłem interwałów. Miałem kiedyś taki okres, gdzie często to wlatywało, ale dzisiaj wyczuwam, że może być ciężko z wydolnością. Zobaczymy, jak u Darka. Sprawdzimy się. Na kanale Darka będzie jego pokaz, a na kanale moim będzie mój. Także let's go. Lecimy. Lecimy sobie z rozgrzewką, później lecimy z tym treningiem właściwym. Jest to swego rodzaju taki trening wytrzymałościowy, których ja osobiście nie lubię. I za bardzo ich nie wykonywałem w swoim życiu. Starałem się zawsze trenować gdzieś tam bardziej siłowo pod skillę, także coś nowego, ale myślę, że fajny challenge. No tutaj w sztukach walki trzeba być wszechstronnym, a to jest dopiero odsetek prawdopodobnie treningów, jakie wykonuje Conor McGregor. Swego czasu pamiętam też, że trenował systemem Ido Portal, gdzie pracowali na takim animal flow, także mega ciekawe tematy. My gdzieś tam dopiero liźniemy jakieś części treningów, jakie wykonuje, ale myślę, że będzie to ciekawe do oglądania, także lecimy. Właśnie rozmawialiśmy z Maćkiem, że wykonanie tych ćwiczeń samo w sobie nie jest jakoś bardzo wymagające, ale połączenie tego w całość i zachowanie praktycznie zerowego czasu odstępu pomiędzy jest już nieco bardziej problematyczne. I co więcej, zrobimy sobie taki challenge, że odpalimy sobie stoper i spróbujemy wykonać ten trening w jak najszybszym czasie. Okej, zobaczymy, komu pójdzie lepiej, czyli kto będzie miał lepszy czas po prostu. Fajna konkurencja i w ten sposób też jesteśmy w stanie przekierować z mojego filmu do filmu Darka i vice versa. Mamy dla was jeszcze taki challenge. Napiszcie w komentarzu, ile obstawiacie, że zajmie nam wykonanie tej całej rutyny. Ona gdzieś tutaj wam się wyświetli. Jak obstawiamy? 5 minut? No, myślę, że 5, myślę, że z 5. To będzie zaraz konkretna tragedia. Dawajcie znać w komentarzu. Napiszcie tak, kto będzie zwycięzcą i obstawione czasy. O, tak robię. Dobry challenge. Dobra, słuchajcie, padło na mnie. Zaczynamy sobie ten challenge. Jest kilka ćwiczeń, których nigdy nie robiliśmy, więc o, taki trochę crossfit, a akurat jesteśmy na CrossFit Dekerta, więc idealnie. Polamy stoper i lecimy. Jeden gość. I 3, 2, 1, go. Jest. Leg day, było! Pociągnięcie na kółkach, zobaczymy, jak to pójdzie. Let's go, 33 sekundy. To jest przemyślane, bo przynajmniej na nogach nie muszę stać. Hantle 15 kg na głowę, 10 powtórzeń. Minuta na dobę. Let's go. Dobra, piłka z nad głowy 10 razy. Minuta 20. Zobaczcie, ile to jest pracy wkładane. Dobrze to wygląda. Let's go. 10 obrotów na stronę, bułgarski worek. Let's go. Najgorsze teraz. To jest ultra ciężkie ćwiczenie. Jak kiedyś nie próbowaliście, to serio wow. Działaj. 2 minuty. Dobrze, lecimy dalej. Sanki, bieganie, dwie długości. To jest zajazd. Let's go! 2 minuty 30. Dawaj. Let's go! Mocno.
Na chwilę 3 minuty, dawaj, kręcisz ten cios, dawaj, no. Jeszcze tylko jedno ćwiczenie przed nim. Oczywiście musi wrócić z tymi sankami, nie ma tego. Mając kontrakt, musimy pokazać klasę, dawaj. Go. Mamy to. Dawaj na drążek i robimy to z tyłu. 10 na stronę. Zrobione. Oficjalny czas, moi drodzy, 4 minuty 27 sekund i 15 setnych. Zajebista robota. Jestem obsrany. Darek miał prawie 4.30, coś takiego. No muszę to pobić. Nie wiem, będę robił wszystko, żeby to pobić. Próbujemy. Może być ciężko. Obym nie miał zjazdu. Nienawidzę tego. Kiedyś miałem taki zjazd po intensywnym wysiłku. Wiem, co on czuł. Zresztą z tego, co mi opowiadał teraz, to bardziej mnie nastraszył niż podhypował na tą konkurencję, ale testujemy. No trzeba do tego podejść, nie? Let's go. Jak tam? Może jedno podzielę na trzy. Przejebane. Może nie będzie zjazdów. Nie próbujcie tego w domu. Co było najtrudniejsze? Sanki. Miałeś rację. To mnie rozłożyło. Co absolutnie. Pierwsza seryjka jeszcze, ale koniec. McGregor, prześwir. Masakra. Chyba będziemy mieć kandydata do podjęcia naszego challenge'u. Profesjonalnego crossfitera. Zobaczymy, jak jemu pójdzie, tylko uwaga. On jest już po swoim treningu, po takim zajeździe, jak my mieliśmy. Także no tutaj będzie lekkie ośmieszenie kalisteników. Ale my się zemścimy. Moi drodzy, wstałem. Zajebiście. Jest dobrze. Jest bardzo dobrze. Przynajmniej nie mam takiego zjazdu, chyba że trzeba chwilę poczekać. Teraz prawdziwy crossfitowiec. Zobaczymy. 3, 2, 1, go! Patrz na to. 3.21. Po treningu. Szczerze, pull-upy najgorsze. A sanki całkiem przyjemne. Mały ciężar, to można było pchać. To nie ty pchasz normalnie. Na sanki od stówy się zaczyna. Od stówy. O co? Mieliśmy trenujących kalisteników, mieliśmy crossfitowców, teraz będą totalne golasy. Bo mamy osoby od tych najbardziej zaawansowanych, czyli crossfitowców, przez kalisteników, po osoby, które nie miały styczności z czymś takim. Dobra, reprezentant filmowców, montażystów i ludzi z garbami. Najwyżej się pożygam, ale... 3, 2, 1, go! Co jest? Dobrze, 10 podciągnięć. Broken. 10. Hantle? Hantle nad głowę. Kolana prosto. 9. Dobra. Jest dycha. No lecimy dalej. Piłkarz nad głowę. I o ziemię 10 zrobić. 9. Dawaj 10, pokaż 10 na kolan. Raz. 3. 9. 10, 10, 10 na dycha na drugą. Chyba będzie żyganko, jajecznica. Darek. No powiem wam, ja to jajecznicę czułem, także. 9, ostatnie. Leci. I taleczki. Pięte w głowie. No lepiej to wygląda niż u mnie.
Dawaj. Nie psujcie tego w domu. Yo. To jest challenge dla wszystkich filmowców, żeby powtarzali właśnie tą rutynkę. 2, 1, 0. Raz. Podajemy? Podajemy. Okej. Darek. Dobra robota. No słuchajcie, mamy część pierwszą zrobioną. Ja już troszeczkę odżyłem, Maciek stał na nogi, a Robercik zrobił challenge'ik bez żadnego problemu. Ale fajnie, bo mamy przynajmniej porównanie, jak to wygląda u osób, które trenują. Tak, trenują regularnie, nie? Regularnie tego typu aktywności. Moi drodzy, nie miałem nigdy czegoś takiego. Dobrze, że wiem, że to tylko nie ja, bo Darek też miał takie niesamowite palenie w nogach, naprawdę. Po tym wszystkim byłbym w stanie wstać normalnie, gdyby nie ten ból nóg. Nie było opcji, było takie niedotlenienie. Tragedia. No ale jak widać, crossfitowe poradził sobie z tym tego po treningu, także no ja nie wiem, o co tutaj chodzi, nie? Dobra, a teraz lecimy na finał dzisiejszego odcinka, czyli lecimy na salkę. Trening z pewną znaną osobistością, która przygotuje nas. Mówiłem już we wstępie, że Sara. Dobra, to idziemy. Hello! Siemanko, słuchajcie, tak jak wam wcześniej wspomniałem, dzisiaj odwzorowujemy dzień treningowy Conora McGregora. Od strony fighterskiej, nie będę ukrywać, my się na tym kompletnie nie znamy, ale znam kogoś, kto się na tym zna. Jesteśmy pod Sarara Team, dzisiaj Tomek przeprowadzi nasz trening fighterski. No myślę, że zajazd będzie konkretny, bo Conor raczej nie trenuje lekko, także zabieramy się do góry, przebieramy się i lecimy, let's go. Stwierdziliśmy, że zaczynamy od rozgrzewki, ale tutaj Tomek mnie naprostował, rozgrzewki nie będzie. Bieganie dookoła, krążenie ramion przez tył, to przysięga. Tak. Jak chcecie robić gimnastykę korekcyjną, to idźcie gdzie indziej. Że akurat lubię rozgrzewki, tylko chciałem, żeby one były jak najbardziej ukierunkowane. Jak najbardziej sobie zaadaptujemy właściwie podobne partie mięśniowe, czyli zamiast biegać kółko na nogach, to będę was chciał w taki sposób podstawowy trochę nauczyć już poruszania się na nogach i w ten sposób będziemy na spokojnych obrotach sobie delikatnie przyspieszać, tak żebyście trzymali technikę, ale żeby to się równało również rozgrzewka. Odstawiamy prawą nogę na szerokość kroku, powiedzmy nogi stopy trochę szerzej niż biodra. I prawa noga w tył, panowie, jedziemy, hop. Prawa noga do tyłu. Ciężar ciała jest ustawiony 50 na 50, grudziutko na dwóch, prawy łuk przy żebrach, ale tym samym prawa dłoń powinna być przy szczęce i tym samym trzeba te barki delikatnie zaokrąglić. Tak jak w szkole wam mówili, cały czas nie garść się, to Sarara będzie cały czas mówić przy garcie, dobra? Dobra, rozluźnijcie się. Praca na nogach. Za każdym razem w tej wersji podstawowej, praca na nogach w tej podstawowej wersji kroku, to jest zawsze odstawienie nogi i dostawienie. Przednia, tylnia. Tylnia, przednia. Lewa, prawa i prawo, prawa, lewa. I tu wchodzimy pomalutku już w jakiś etap również rozrzutki ukierunkowany. Ćwiczenie przede wszystkim na koordynację, na poprawne, na techniczne, poprawne poruszanie się. Darek, utrzymujesz ten dystans, dobra? Chodzisz na cały czas jak cień. Tak jest, bardzo dobrze, spokojnie, tak jest, bardzo dobrze, bardzo dobrze, tak jest, nie pochodzi za blisko. Pokażę wam w pierwszej chwili, co macie zrobić. Ja robię pewien krok do przodu, ty robisz pewien krok do tyłu po raz pierwszy, raz. Po raz drugi to samo, dwa. Ja zrobię krok, ty stopniesz tylko prawą nogę, dobra? I się zatrzymasz. Hop, jeszcze odważniej. O, właśnie. I w tym momencie, kiedy ja dostawię, ty wchodzisz krok do stanu, stanę po szerokim łuku i wychodzisz za 3, 2, 1. Hop. Ale wychodź za mój lewy bark. Stanę przeciwko mnie. Jeśli czujesz zagrożenie, dokładasz paliwa do nogi, pum! Wyjeżdżasz agresywnie na nogę, dobra? O, właśnie. I wracam do mnie, dobra? Panowie, do mnie, face to face. Taki amatorski klimat. O, poszło. Dobrze. Teraz tak, ale będziemy brać, podejście na nogę. Bardzo dobrze, dobra próba macie, tak jest, słuchajcie. Brona nisko, jeden drugi. Tak, dobrze. Powiem wam tak, to jest 30%. Tu na sali mam co najmniej dwóch mistrzów świata, nie? Bo się boję pomyśleć, jak wygląda stuwa. Jak się komuś wystanie, to go wywalam za salę i powiem, że go nigdy tu nie było, pamiętajcie. Bardzo się cieszę, że zastosowaliśmy ten tempo, bo to zrobi na minutę. Ludzie, mamy ludzie, no ludzie. Jak nie chcę przyjmować ataku, to się cofnij, cofnij się jeszcze, ładnie, dobrze, przepuść i może wrócić do jednego tempo. Tempo teraz padło, końcowy zapłacony, to jest uzerwane tempo. Broda nisko, prawda, dobry, brawy, dobrze. Panowie, 50 sekund jeszcze. Dzisiejsze ciosy 10 sekund, panowie, 9, dobrze, 8, 7, 6,
5, 4, 3, ostatnia akcja, 2, 1, czas! Druga runda, jedziemy! Jak wrażenia? Zajazd totalny. No, pierwsza minuta kryzys, malutki, no, druga duży. Odrobił. A trzecie będę cię do końca, nie? No. Nie, serio, już pod koniec? Pod koniec już nie myślisz o tym, żeby, wiesz, wyprowadzić jakieś tam mądrzejsze czasy? Tylko...